proszę Państwa, nie odzyskaliśmy, tylko odzyskaliśmy niepodległość. Także może ci dziennikarze się mogli lepiej nauczyć mówić z radia. Czy przecież nieuznawane rządy Daszyńskiego czy Moraczewskiego. I to też zabiera, w II Rzeczypospolitej zabrało to też kilkanaście lat. Nie Rzeczpospolitej, tylko Rzeczpospolitej. Przecież jeżeli to są politycy, jeżeli ludziom tym zależy na pomyślności Polski, no to nie można tak mówić. A jeżeli mówi inaczej, czyli źle mówi, to znaczy, że to jest krętacz, partaczek. No, proszę Państwa, jeżeli ktoś mówi nie po polsku i o polskiej kulturze, o stanie wojennym, o wszystkich rzeczach, znawca, książki pisze, no tutaj było parę godzin temu w radiu, z Radia Tok FM wysłyszałam, no to przecież dajcie spokój. No. Jeszcze w Ameryce siedzi, o Polsce pisze. Kupa śmiechu na wydechu. W 89 roku 30 lat, a teraz masz 60, to tu twój twój czas PRL-u to jest twój najlepszy czas. No po prostu. Młodości, twój czas, bezpieczeństwa. Wszystko razem po prostu to partactwo. Wszystko razem. Może nam nie możemy zagryźć, ale wydaje mi się, że pewnym błędem było to, że wolność, znaczy większość Polaków wcale nie kwestionowała braku wolności za PRL-u. To nie było głównym problemem. Podobnie teraz. Radio Tok FM. Czynienie z wolności głównego hasła. Rozmawiam z tymi młodymi ludźmi, to do nich w ogóle nie dociera, ponieważ dla nich wolność jest jak powietrze, jak woda. Nawiązuje pan do hasła prezydenta Komorowskiego, no, prezydent tak, wolności. Ale nie tylko ten dzień wolności i się dziwimy potem. Otóż to jest naturalna rzecz dla tych ludzi. Oni wolność mają w sobie, traktują to jako rzecz absolutnie oczywistą. I o co innego chcą walczyć, a nie walczyć o wolność, bo ta wolność jest, choć kwestionuje ją rzeczywiście PiS. Już będę głodną kobietą teraz. Zrobimy sobie szyneczki, wolność jest zadaniem. Teraz docenia się tą wolność wtedy, kiedy się albo pamięta, że jej nie było, albo kiedy się ją utraci. I to jest rzeczywiście, nie udała się taka lekcja, a szczególnie dla młodego pokolenia, że przeniesienia, że wolność to jest również wolność światopoglądowa. Troszeczkę dzisiaj przy tym Bożym Ciele, to można troszeczkę o tej wolności porozmawiać, ale czy naprawdę ludziom można ufać, gdy ludzie nie są szczerzy, nieraz to pokazali, co jeden, ten co u nas był, to jakiś oszust, jak Niewielek, a jeszcze ktoś z tych złodziei, który Polskę okradał. Czy my możemy tak każdemu ufać w związku z tym, co zaszło? Powyższym, poniższym. Trochę niezadowolenia z tego, jak my jesteśmy, wynika z tego, jak oni mówią, czego to taki... Nie jest to język polski. To są osoby, no, z tego choćby powodu podejrzane. Ja pamiętam sędziego Kryże. Tak samo jak ta Paradowska. Ciągle ten Janek Witek mówi, pilnowała, żeby to nie był zamach w Smoleńsku. Ciągle tego pilnowała. Ciągle. A jeszcze na dodatek mówi, polityka, polityka, polityka. No proszę Państwa, partactwo, że szatan, diabeł może omotać tak inteligentne osoby, Państwo. Co może szatan, diabeł? Wszystko. Z Pożogi Karpacza. Więc tutaj widać taką dwulicowość tego, że krytykuje pocewetyczne, sami je naruszają. Uczestności jeszcze. Ja chcę powiedzieć tak, że ja się absolutnie z panem zgadzam. Tutaj pokazujemy Państwu slajdy, które mówią o tym, że nawet w Biblii je znaleziono na śmietniku właśnie. To czyli, że ci, którzy w tym żyli, wyrzucają Biblię do śmietnika, to są sługami szatana, ci, którzy wyrzucają Słowo Boże do śmietnika. No tutaj automatycznie są to słudzy szatana. A słudzy Boży to ze śmietnika właśnie, że mogą wyjąć. To jest fantastyczny kraj. A oni w ogóle uważają, że to, co mają, jest naturalne, oczywiste. Natomiast jeśli chodzi o to, dlaczego, że z PRL ludzie nie potrzebowali, nie chcieli wolności, czy nie zależało, czy to nie było głównie. Wszystkie największe rewolty w tym kraju były o wolność.
68, 56, no, 80, no, tak. I Solidarności w 80 roku też chodziło. Było chleba i wolności. Chleba, panowie, chleba i wolności. Nie, nie, zaczynało się od chleba, potem się zawsze okazywało, że nie, chleba i wolności. No tak, ale, ale dajmy pokój. Ja bym chciał jeszcze, ale trochę kontynuując tę myśl, no bo jednak są takie kraje, jak chociażby Francja, która gotowa jest do dzisiaj obchodzić rocznicę zburzenia Bastylii, a było to już naprawdę więcej niż jedno pokolenie. 200 lat im zajęło, żeby strona nierepublikańska zaakceptowała to. 200 lat. Tutaj mamy przemieszane zdjęcia dzisiaj na Boże Ciało. Szafa gra, szafa z ogonkiem gra. Mamy tutaj podłączenie do Watykanu, proszę Państwa, gdy wypowiadają się biskupi katolicy, oczywiście, że proszę nie mylić z prawosławnymi, bo sobie dzisiaj tak rozdzielałyśmy, dzisiaj na Boże Ciało, żebyśmy tymi kopciuchami nie były, żebyśmy umiały rozdzielić, odróżnić to, co tutaj katolickiego jest na 95% w Warszawie, od tego, co tam jest prawie na 100% prawosławnego w Anglii, Ameryce Białystok. Od tego katolickiego Wojtka, tutaj z Radia Tok FM z Czerskiej, 8 na 10. Jest zdrowy. I od tamtego prawosławnego za Anglii. Ja już dawno tamtego Wojtka nie widziałem, nie słyszałem. Nawet mnie nie tęskno, bo już teraz tam nie będę jeździła do tej Anglii, Ameryki, Białystok, no bo po co? Administracja przegranego prezydenta Augusta. Teraz wszędzie wszystko jest. Wszędzie wszystko jest. A internet jest, a na pocztę nie trzeba iść, a żeby telegram wysłać. Wszystko jest. Wszystko mamy. Że mamy wolność, że mamy niepodległość, że mamy demokrację. I że oczywiście to wszystko powinno być jeszcze lepsze niż jest, ale grzech na rzekę. Ale po raz 11 przykazanie powinno być prowadzone specjalnie dla przykazanie drugie, które było wyrzucone. Może nie za to, ale wydaje mi się, że stopień niechęci, nienawiści dzisiaj Radio jest większy, aniżeli był w tych czasach, które doprowadzały do okrągłego stołu, mimo tak zupełnie fundamentalnych wtedy ulicy. No, budeczka taka z Olfichem była możliwa, ale dzisiaj nie selekcja. No, ona była nieważna. Nie, ale ja mówię symbolicznie. Dzisiaj budeczka między niektórymi politykami wydaje się nie do wyobrażenia. Trzeba tę budeczkę wytłumaczyć, że obie strony były zachwycone, że z sobą rozmawiają. Tak, prawda. Po prostu takie oczywiście. Przecież Kiszczak z Jaruzelskim walczyli jak lwy, żeby nie dopuścić Myśnika i Kurenia. I nagle odkryli jakichś ludzi, z którymi się fajnie rozmawia i w ogóle, i tak dalej. To było i Adam bardzo długo właściwie, bardzo długo, do afery Rywina właściwie. Adam zawsze traktował ten obóz, że tak powiem, postpezeterowski, jako trochę swoje dzieci, że on ich wprowadził. On był... Sprowadził na drogę demokracji. Tak. A ja musiałbym, żebyśmy na koniec jeszcze powiedzieli, bo pan redaktor Seweryn Brzumstein napomknął o tym, a to myślę, że z perspektywy dzisiejszej oceny sytuacji politycznej, tego rodzenia się jakiegoś antyestablishmentowego nurtu i tak dalej. No to powiedzmy jednak dwa słowa. Ja wiem, że to jest trochę, no, co by było, gdyby było inaczej, tak? Ale może rzeczywiście też trochę ten sen o bezgrzesznej nam nie wyszedł, no, tak jak w II Rzeczpospolitej. Tak? Może rzeczywiście jest spora grupa ludzi, którzy się czuje w tej ojczyźnie po 26 latach trochę jednak zapomniana, odrzucona. Radio kończy. Gdy nadaj nasze radio, kończy. To FM Euro kończy tam ekstra. Czyli tak jak mówimy, że jest świnia, nawet nie wie, że ma na dupie dwie paski, no bo ona jest po prostu brudna i ona nie wie, że ma na tyłku, tam gdzie są te paski też. W zamożności i biedzie, jak ogromne są takie obszary ubóstwa i takiego trochę, jak już się mówi, antenkę. Mówię o tych słynnych popelbierowskich. Słuchajcie, ja byłem zdumiony, pan, to nie jest tak. Swiss Credit Bank co roku ogłasza taki raport o tej przepaści, bieda i różnicach. Bieda jest w głowie, proszę Państwa, u tych, którzy lekceważą Pismo Święte. Pismo Święte wyrzucane do śmietnika. Tam, gdzie jest bogactwo,
wiedzy Bożej. Tam jest wszystko. Dlaczego, żeś, dziadu, wyrzucił, wyrzucasz Biblię do śmietnika? Możesz te wszystkie te wota, te wszystkie, co są bałwochwalcze, co wyraźnie, tak jak to z Biblii wynika, Żydzi musieli wyrzucać, nie mieć z tym nic wspólnego. Ta teoria jest... Nie, ponadto dorosło nowe pokolenie, dla których czwarte RP jest opowieścią sprzed 10 lat, oni zupełnie tego nie pamiętali. Ale ja nie mówię Radio o aspekcie... Tok FM Euro kończy, tak, każde pokolenie, ekstra. Bo jakiś czas te 20-20 par lat, to jest kwestia wymiany pokoleniowej. No i dzisiaj ta wymiana pokolenia następuje. Szkoda, że ona występuje rzeczywiście w takim dosyć dużym... Może nie naprawdę, w zbyt dużym zwarciu, bo lepiej byłoby, bo coś, co jest oczywiste, tak? No nie jest możliwe, pamiętam powoływanie rządu Krzysztofa Bileckiego, 25 lat, dokładnie te same osoby przy tym stole, które dyskutowały. To się nic nie da utrzymać. I ta rewolucja od 2009 roku zamroziła klasę polityczną, ale nie tylko klasę polityczną, ale klasę w mediach, w gospodarce, w edukacji, gdziekolwiek inni. To wyzwanie mieliśmy. Nie odniesie tego wyrażenia, że jesteśmy z tego pokolenia 89, 88, 90 rok. Że ciągle te same twarze są wokół nas. No o tym właśnie mówię. Znaczy, ja takie mam właśnie, czy to nie jest przyczyna? No, bo że ten obóz okrągłostołowy zawłaszczył jedno. Pierwsze, to pokolenie miało swój czas. Ta rewolta, z którą mamy do czynienia młodzieży, jest w pewnym sensie naszym wspólnym sukcesem. Dlatego, że ona wynika głównie nie z jakichś obiektywnych wskaźników biedy, nędzy, bo one nie wyglądają tak strasznie. Dlatego biedny mówią, bo jest głupi. Zmiany aspiracji. Dlaczego Biblię lekceważysz? Oni nie porównują się z PRL-em, oni się nie porównują z Anglią, z najbogatszymi krajami tego kontynentu. Oni mają takie ambicje i tak dalej, prawda? Więc to jest... A jeśli chodzi o to, że ciągle te same twarze, po pierwsze się zmieniły, ale mamy rzeczywiście, te wybory były rzeczywiście... Pozwarzały. Po prostu się pozwarzały. No nie, no ale to nie się tak być. No, proszę jakieś pokolenie polityków przyjmuje. Ale nie ma jeszcze jednej rzeczy. Znaczy, dzisiejsze pokolenie nie ma szklanego sufitu. Ja niedawno miałem przyjemność wręczenia nagrody za zwycięstwo w olimpiadzie politologicznej dla studentów, gdzie zawsze była tą główną nagrodą indeks na wybraną uczelnię. I pytam tego młodego człowieka... Tak, ten facet, jak on mówi pazernie, jak on się nie może wyciszyć, uspokoić, to ten uczelni jakby coś go gnało. Panie Boże, walczyliśmy o to, żeby tutaj... Kochajmy się jak bracia, a rozliczajmy się jak Żydzi. Takich zjawisk, a czegoś trzeba zacząć, na pewno takim początkiem był... I proszę jeść kaczki, buziaki. Dzięki Bogu, że był ten czwarty. Proszę jeść. Radio, to ten euro, kończy to z euro. Jak sam przypominał KCPRZ, polityczne to już proszę. Seweryn Brunstein i Krzysztof Król, bardzo dziękuję panu za rozmowę, za chwilę informacji. Popołudnie Radia, to KFM. Procentom ludzi, którzy zagłosowali na mnie. Z pewnością aspiracje i marzenia były wyższe. Ja zdaję sobie sprawę z tego, że to poparcie na początku było większe. Dostałem więcej głosów niż SLD i PSL razem, po 100 tysięcy więcej. Poważne ostrzeżenie dla całego szeroko pojętego obozu władz. Pan prezydent wezwał mnie do debaty. Dziękuję za to. Dziękuję za to, panie prezydencie. Ja 4 miesiące prosiłem o debatę. Trzeba także z tych wyników wyciągnąć daleko idące wnioski. Trzeba po prostu słuchać głosu wyborców. Przede wszystkim zacznijmy rozmawiać o ważnych sprawach. To jesteśmy my! To idziemy my! I my już wygraliśmy! Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Wanand, zapraszam w każdą sobotę po godzinie 14. Magazyn filmowy. Do zobaczenia. Reklama.
Teraz do każdej lodówki zakupionej w MediaMarkt dodajemy puszki napoju Coca-Cola. Na przykład do podblatówki Candy z oświetleniem LED-owym za 699 zł dostaniesz 50 puszek napoju Coca-Cola. Media także Markt. Dzisiaj diagnozę postawiłyśmy na święto Bożego Ciała. Dla osła, i nie narobić obciachu, który pędzi jak dziki koń. Jak wybrać idealny kombinezon piankowy i jak radzić sobie z tremą? W numerze prezent karta rabatowa. No, jak ktoś ma wiarę, to nie musi mieć tremy. Jak ktoś jest przekonany, wie co ma powiedzieć, to nie musi, prawda? Siłę woli, siłę duchu, hart. W tym tej najważniejszym, jak zapewnić rodzinie komfort i zdrowie. Ja wybrałem ogrzewanie nadmuchowe. Ogrzewanie nadmuchowe zapewnia utrzymanie doskonałej temperatury zarówno zimą, jak i latem, a dodatkowo dba o właściwą wentylację, wilgotność i czystość powietrza w całym domu. Ogrzewaj dom. Radio Tok FM Euro. Kończy. Ogrzewanie nadmuchowe od firmy Polski Komfort. Sprawdź na www.polskikomfort.pl. Jestem kleszczem. I zarażam ludzi kleszczowym zapaleniem mózgu. I co mi zrobicie? Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Czwartek, 4 czerwca, minęła 14. Proszę z nami mieć kontakt. Informacje Tok FM. Agnieszka Lipińska. Były bliski współpracownik Sepa Blattera przerywa milczenie i twierdzi, że ma dowody na korupcję w FIFA. 10 czerwca papież Franciszek przyjmie prezydenta Rosji Władimira Putina. Adam Nawałka uzupełnił skład polskiej kadry na mecze z Gruzją i Grecją. Na początek jednak ostrzeżenie dla kierowców. Po wypadku są utrudnienia na Krajowej Siódemce na Pomorzu w pobliżu miejscowości Kmiecin. Zderzyły się tam 4 samochody osobowe, 4 osoby zostały ranne. Po tym wypadku ruch odbywa się wahadłowo. Kolejny wysoki rangą działacz FIFA ujawnia skalę korupcji w federacji i obciąża jej byłego prezydenta Sepa Blattera. Milczenie przerwał właśnie były wiceprezydent federacji Jack Warner. Twierdzi, że ma dowody na łapówkarstwo w światowym futbolu. W telewizyjnym wywiadzie Warner oświadczył, że wie, dlaczego Sepp Blatter ustąpił ze stanowiska i że nie będzie już dłużej siedział cicho. Przyznał jednak, że boi się o swoje życie. Milczałem od lat, żyjąc w strachu, że nadejdzie dzień, w którym będę musiał wyznać prawdę, mówi Warner. Jestem w posiadaniu dokumentów, które pokazują, do jakich transakcji dochodziło FIFA i nie chodzi tylko o sprawy federacji. Byłem tam 30 lat, byłem sercem Blattera i już 4 lata temu mówiłem mu czas odejść, ale on nie chciał mnie słuchać. Teraz wszystko wyjdzie na jaw. FIFA opłacała wybory prezydenckie w Trinidadzie, miała też wpływ na wybory do amerykańskiego kongresu. Mam potwierdzenie transakcji, które wskazują, że stał za tym Blattem. Pod koniec maja, 2 dni przed kongresem wyborczym, szwajcarska policja zatrzymała w Zurichu grupę wysokich rangą działaczy federacji. Wszyscy usłyszeli zarzuty korupcyjne. Teraz za 6 kolejnymi, między innymi właśnie za Warnerem, wystawiono listy gończe. W reakcji na kolejne informacje pogrążające FIFA z szefowania federacji zrezygnował Sepp Blatter. O korupcji w FIFA mówił też były działacz federacji Chuck Blazer w swoich zeznaniach przed nowojorskim sądem w 2013 roku. Przyznał, że nie tylko on, ale też inni członkowie Komitetu Dokonawczego Federacji brali łapówki w związku z wyborem gospodarza mistrzostw w 1998 roku i 2010. Po wczorajszych nowych starciach w Donbasie między prorosyjskimi separatystami a ukraińską armią, Moskwa i Kijów wzajemnie obarczają się odpowiedzialnością za naruszenie i tak kruchego rozejmu. Walki w rejonie miejscowości Malinka, niedaleko Doniecka, były najpoważniejszymi od miesięcy. Rosja twierdzi, że zaostrzenie sytuacji w Donbasie to ukraińska prowokacja. Z kolei Ukraina obawia się rosyjskiej inwazji na pełną skalę. Ostrzega przed nią prezydent Ukrainy Petro Poroszenko. Stoimy w obliczu kolosalnego zagrożenia. Na terytorium Ukrainy znajduje się teraz 14 rosyjskich grup taktycznych i ponad 9 tysięcy żołnierzy rosyjskich. Musimy być gotowi na obronę naszego terytorium przed inwazją na pełną skalę, wzdłuż całej granicy z Rosją. Musimy być na to gotowi. My mamy imperialną gotowość.
W wygłoszonym dziś w parlamencie dorocznym wystąpieniu Poroszenko zapowiedział m.in. dalsze zwiększanie wydatków na obronność. Oświadczył też, że na Ukrainie znajduje się obecnie ponad 9 tysięcy rosyjskich żołnierzy, a koncentracja rosyjskich wojsk w pobliżu ukraińskich granic jest 1,5 razy wyższa niż przed rokiem. 10 czerwca papież Franciszek przyjmie w Watykanie rosyjskiego prezydenta Władimira Putina. Według rzecznika Watykanu księdza Federico Lombardiego do spotkania dojdzie w środę po południu. Będzie to już 5. wizyta Putina w Watykanie i zarazem 2. spotkanie z papieżem Franciszkiem. Władimir Putin ma się pojawić na światowej wystawie Expo w Mediolanie 10 czerwca. Ogłoszono tam właśnie Dniem Rosji. Rosyjski przywódca spotka się też w Rzymie z nowym włoskim prezydentem Sergio Mattarellą. Są dobrze znani i sprawdzeni w boju, ale też grupa debiutantów. Adam Nawałka uzupełnił powołania do kadry na mecz eliminacji Mistrzostw Europy z Gruzją oraz towarzyskie spotkanie z Grecją. Michał Janczura. Patryk Tuszyński z Jagiellonii to chyba największy niespodzianka wśród powołanych. Bohaterem. Trzeba przyznać, że imponuje formą w lidze i strzela jak na zawołanie. Oprócz napastnika z Białegostoku szanse debiutu w narodowym zespole mogą otrzymać też Dawid Kownacki i Tomasz Kędziora z Lecha Poznań, którzy prawie wywalczyli już mistrzowski tytuł w naszej lidze. Wcześniej trener powołał zawodników z lig zagranicznych. Do kadry wraca m.in. Jakub Błaszczykowski. Ponownie znaleźli się w niej także Piotr Zieliński i Kamil Grusicki. Polska z dorobkiem 11 punktów prowadzi w grupie D eliminacji Mistrzostw Europy 2016. Po 10 mają Niemcy i Szkoci. Irlandia ma 8 punktów, a Gruzja 3. Tabelę zamyka Gibraltar. Mecz Polska-Gruzja odbędzie się na Stadionie Narodowym w Warszawie 13 czerwca. 3 dni później biało-czerwoni zmierzą się towarzysko z Grecją w Gdańsku. Michał Janczura, TOK FM. Pogoda. Dziś odpoczywamy od wczorajszego upału. Na termometrach od 18 stopni w Gdańsku, przez 20 w Toruniu i Gorzowie, 22 w Warszawie, Poznaniu i Wrocławiu, do 23 w Krakowie. Ale odczuwalna temperatura jest wyższa dzięki słońcu, którego dziś nigdzie nie brakuje. Jutro także słonecznie i jeszcze cieplej niż dziś, od 21 do 27 stopni. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Nasz tegoroczny laureat swoją bezpośredniością, uczciwością i jawnością działania w każdej dziedzinie życia przekonuje do siebie nawet najbardziej nieprzekonanych. Zwyczajnie robi to, co zapowiedział i do czego został wybrany. Nagrodę Radio TOK FM imienia Anny Laszuk za rok 2014 otrzymuje prezydent Słupska Robert Biedroń. Ja znałem Anię Laszuk. Dzisiaj pewnie po tej imprezie kupilibyśmy wino. Ania zabrałaby Karolinę, jak Krzyśka przyszlibyśmy do nas i rozmawialibyśmy o tych planach na przyszłość. Brakuje mi Ani, szczerze mówiąc, bo za nią można było snuć wspaniałe plany i mieć marzenia. Ja nigdy nie marzyłem, że będę stał i otrzymał taką nagrodę. Jestem zwykłym chłopakiem z Krosna, który kiedyś marzył, że po prostu będzie sobą, że nie będzie tym jedynym gejem w mieście. Cieszę się też, że mogę dzisiaj tutaj stać, bo przypominam o tym, że Polska ma jeszcze wiele problemów, że ja na przykład wrócę do Słupska jutro i będę musiał naprawić dach w szkole. Więc chciałbym podziękować wszystkim moim wyborcom i niewyborcom za to, że pokazali, że polityka może być inna, a inny może być częścią polityki. To fascynujące. Ja nigdy nie marzyłem, że taka chwila mnie kiedykolwiek spotka. Strefa szefa. Audycja Strefa szefa, przy mikrofonie Marzena Mazur, a w studiu już moi i Państwa goście. Pani Urszula Zając-Pałdyna, HR Business Partner w Grupie Pracuj. Dzień dobry. Witam serdecznie. Pani Joanna Przybylska, rekruterka w firmie Sigmar Recruitment. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. I pan Kacper Osiecki z Ośrodka Badawczego Bioskop. Dzień dobry. Dzień dobry, serdecznie. Firma Pracuj, rozumiem, była inicjatorem takiego badania eye-trackingowego. Co to znaczy badanie eye-trackingowe? Badanie eye-trackingowe, mówię po prostu badanie okulograficzne. Okulograficzne? Okulograficzne, tak. Polega na śledzeniu wagi wzrokowej. Znaczy sprawdzamy, na co w danym momencie wpada wzrok osoby, którą testujemy. Jak to Państwo robią? A w tym celu wykorzystuje się urządzenie montowane pod monitorem, które sprawdza kąt patrzenia oka respondenta.
Czyli to jest, rozumiem, wystarczy zwykły komputer i jakieś urządzenie zamontowane tuż pod monitorem, tak? Tak, tak. Jest to urządzenie, które wymienia fale podczerwone, które doskonale odbijają się od Bożego ciała. I później komputer oblicza wektor patrzenia. Mhm. To znaczy, że możemy w każdej chwili mieć taką informację, w które miejsce ekranu patrzy dana osoba, tak? Tak, dokładnie. Mhm. A po co nam to było potrzebne? Po co nam to było potrzebne? To jest bardzo dobre pytanie, dlatego że kandydaci bardzo dużo czasu poświęcają na zastanawianie się, czy ich CV, ich dokumenty aplikacyjne zostaną odczytane właśnie przez rekruterów, czy nie trafią do tego przysłowiowego kosza. I co zrobić, żeby rzeczywiście oko rekrutera było zawieszone na naszych dokumentach aplikacyjnych. Więc skoro kandydaci się nad tym tak długo zastanawiają i też rekruterzy zastanawiają się, co tak naprawdę jest najistotniejsze, na co najwięcej czasu poświęcamy, to my postanowiliśmy to zbadać. Czyli konkretnie zbadać, na co rekruterzy patrzą i na czym najdłużej to swoje oko zatrzymują. Skąd zostali wzięci ci rekruterzy? Rekruterzy to tak naprawdę osoby, które na co dzień zajmują się rekrutacją. Skupiliśmy się na osobach, które na co dzień setki aplikacji czytają. Są to osoby, które pracują w działach HR, zazwyczaj osoby, które po prostu współpracowały wcześniej z Pracuj.pl. Mhm. To mamy przedstawicielkę rekruterów, pani Joanna Przybylska, rekruterka z firmy Summer Recruitment. To od razu mam takie szybkie pytanie. Ile średnio przeznacza pani czasu na przejrzenie jednego CV? No to zależy, o jakim stanowisku mowa. Jeśli to jest stanowisko osoby, która jest na szczeblu menedżerskim, albo załóżmy takiej, która jest ekspertem, to zwykle to CV składa się z kilku stron, więc no faktycznie poświęcam temu troszkę więcej czasu. To są minuty dosłownie, więc warto jest zadbać o to, żeby faktycznie to, co jest istotne, było odpowiednio uwypuklone i żeby faktycznie rzucało się w oczy. Minuty? Ja byłam przekonana, że to jest mniej niż minutę. Taki doświadczony rekruter bierze po prostu pierwszą stronę, właśnie nie wiem, rzuca wzrokiem w trzy jakieś tam ważne punkty i on już wie. Całe jego doświadczenie zawodowe krzyczy do niego wewnętrznie, to samo, jest ten człowiek albo nie. To zależy, jak długie mamy CV. Jeśli są to osoby, które są juniorami tak zwanymi, czyli sobie młodymi, które poszukują w tym momencie pracy, no to zwykle to CV faktycznie jest króciutkie, ono zwykle jest jednostronicowe. Natomiast w przypadku osób doświadczonych to CV zwykle zajmuje stronę, dwie, trzy, czasami nawet więcej, proszę mi wierzyć. I wtedy taki rekruter potrzebuje odpowiednio więcej czasu, żeby je przeanalizować. Mhm. Jak wynika też z badania, które przeprowadziliśmy, więcej czasu poświęcamy na aplikacje, które są przez nas pozytywnie oceniane, my rekruterzy, niż na te, które nas nie interesują, czyli zauważamy, że to nie jest właściwa aplikacja i wtedy pozwalamy sobie na przejrzenie kolejnej aplikacji, a więcej czasu właśnie poświęcamy na tą, która nas zainteresuje. To jest ciekawe, czyli jak już w pierwszym rzucie oka, bo to już teraz możemy mówić dokładnie o rzucie oka, bo możemy zbadać ten pierwszy rzut oka. Widzimy, że to nie jest ciekawa aplikacja, to nie jest ciekawy życiorys, to szybciej z niego rezygnujemy. Tak jest, szkoda czasu. Tak, zdecydowanie tak. Dlatego istotne jest, żeby uwypuklić te informacje, które interesują rekruterów. Tylko tak istotne jest, żeby ten pierwszy rzut oka był dokładnie w to miejsce, na którym nam najbardziej zależy. Dobrze, ilu rekruterów wzięło udział w tym badaniu? W badaniu wzięło udział 20 rekruterów. Przebadaliśmy łącznie ponad 200 aplikacji. Czyli po 10 aplikacji na jedną osobę? Tak mniej więcej można powiedzieć tak. Aplikacje były ratowane, badaliśmy dwa typy aplikacji autorskie. Czy to jest tak, że rekruterzy oglądali te same aplikacje? Znaczy każdy rekruter oglądał aplikację, jedną aplikację jednej osoby, tak? Znaczy każda osoba. Mhm. Nie powtarzało się, nie było porównywania tej samej osoby w dwóch różnych rodzajach aplikacji. Porównywali aplikacje z kreatora i aplikacje autorskie. Ale tak było badanie skonstruowane, żeby każda aplikacja była obejrzana przez rekrutera, każda wersja aplikacji żeby była obejrzana. A badanie, zapraszaliśmy respondentów do studia badawczego, które było tak naprawdę taką przestrzenią biurową. Tak. Biurko, komputer. Urządzenie, którego używaliśmy, w żaden sposób nie ingeruje w trakcie badania rekrutera.
niezauważalne, zdalnie odczytuje pozycję oka, więc nie miał tutaj najmniejszego wpływu ta cała sytuacja badawcza. Zadanie było bardzo proste, wyselekcjonować te CV, które nadają się do danego ogłoszenia. No, tak sobie myślę, tych 20 rekruterów to nie jest jakaś powalająca grupa liczebna. Jak te osoby były dobierane do tego badania? Czy one miały ten sam staż pracy, czy miały to samo doświadczenie? Bo coś, wydaje mi się, że to dosyć mała grupa jest. Czy z tego samego środowiska pochodziły, czy z różnych? Jak to wyglądało? Osoby, czyli nasza grupa docelowa, to były osoby z bardzo różnym doświadczeniem i zdecydowanie nie z tego samego środowiska. My zamykaliśmy się na to samo środowisko, bo wtedy mogłoby się okazać, że te wyniki byłyby zafałszowane. Stąd też to były bardzo różne osoby na różnym szczeblu doświadczenia swojego zawodowego i też przede wszystkim tych aplikacji było sporo do przejrzenia. To nie było tak, że tylko te 20 osób, 20 aplikacji, więc ta de facto liczba aplikacji była dużo większa. Mhm. To, tak nazwaliśmy 200 pomiarów, tak? Czyli 200 odczytów, 200 zarejestrowanych spojrzeń na CV. Mhm. Natomiast już na to warto o tym powiedzieć, już na takim etapie można powiedzieć, że wyłoniły się konkretne wnioski z tego badania, mimo że możemy powiedzieć, ok, to było tylko 20 rekruterów, ale aż 200 pomiarów i te wnioski są spójne zdecydowanie. Czyli nie ma wielkiej różnicy pomiędzy doświadczeniem, stażem pracy tych rekruterów, że oni patrzą w te same miejsca? Tak, zdecydowanie tak, czyli jest podobny sposób patrzenia na aplikacje, pomimo tego, że osoby patrzące na różne etapy są w różnych organizacjach, są też różne sposoby przecież rekrutacji. Każda organizacja ma swój sposób, swój system rekrutacji, a jednak patrzenie jest bardzo podobne. Ja się tak zastanawiam, czy jakby w tym badaniu wziąć również osoby z ulicy, to znaczy osoby, które nigdy nie oceniały takiego życiorysu, to być może wyniki byłyby podobne. Zdecydowanie wyniki byłyby inne. To jest naprawdę wyraźne, a tu nie analizujemy tylko zbiorczo wyników, tak? Przyglądamy ścieżki patrzenia każdej osoby, poszczególnych osób i widzimy dosyć dużą spójność, tak? Bo poszukiwanie następuje w pierwszym etapie, poszukiwanie informacji kluczowych, takich, które pozwolą właśnie ten przysłowiowy pierwszy rzut oka ocenić, czy to CV będzie podlegało dalszej ocenie, czy też nie. Dopiero później następuje pobieranie dalszych informacji, bo nam się wydaje, że my patrzymy sobie na kartkę papieru, na której jest napisane, że życiorys nieruchomo. Tak, i tak kartka, ją ogarniamy. Rzucamy, tak, po prostu ogarniamy. Nasze spojrzenie trafia w jedno miejsce, a to nie jest prawda. Tak, nasze oczy w tym czasie wykonują setki, tysiące ruchów, kolekcjonują informacje, przekazują do naszej pamięci i tam dopiero następują procesy właśnie przetwarzania tych informacji. Strefa szefa. Nagrodę Radia Tok FM imienia Anny Laszek za rok 2014 otrzymuje prezydent Słupska Robert Wiedroń. Ja znałem Anię Laszek i dzisiaj pewnie po tej imprezie kupilibyśmy wino, Ania zabrałaby Karolinę, jak Krzyśka przyszlibyśmy do nas i rozmawialibyśmy o tych planach na przyszłość. Brakuje mi Ani, szczerze mówiąc. Bo za nią można było snuć wspaniałe plany. Ona by wzięła lesbijkę, on wziąłby geja. Ja nigdy nie marzyłem, że będę stał i otrzymał taką nagrodę. Jestem zwykłym chłopakiem z Krosna, no i dobrze, to jakoś. Kiedyś marzył, że po prostu będzie sobą, że nie będzie tym jedynym gejem w mieście, ale rzeczywistość okazała się trudniejsza. Dlaczego? A jeżeli miałby być, to nikt by był. Mogę dzisiaj tutaj stać, bo przypominam o tym, że Polska trzeba wymuszać wiele problemów, że ja na przykład wrócę do Słupska jutro i będę musiał naprawić dach w szkole. Chciałbym podziękować wszystkim moim wyborcom i niewyborcom za to, że pokazali, że polityka może być inna, a inny może być częścią polityki. To fascynujące. Ja nigdy nie marzyłem, że niech żyje taka chwila mnie tylko spotka. Reklama. Teraz do każdej lodówki zakupionej w MediaMarkt dodajemy puszki napoju Coca-Cola. Na przykład do lodówki Bosch z No Frost i zwrotem 300 zł od producenta za jedyne 2299 zł dostaniesz 150 puszek napoju Coca-Cola. MediaMarkt.
On nazywa się Kadżar. Ja nazywam się Linda. Znajdziesz nas na renokadżar.com.pl. Nowy crossover Renault Kadżar. Zamiast czekać, zacznij żyć. Janek, Ola i Paulina odwiedzili już bezpieczne wakacje.pl. Od tej pory Janek kąpie się tylko w miejscach strzeżonych. Ola zapina pasy bezpieczeństwa nawet w autokarze. Paulina wędruje po górach wyłącznie czynnymi szlakami. Czy wiesz już wszystko, by wyjechać na bezpieczne wakacje? Zapamiętaj. Bezpiecznewakacje.pl. To mogą być wakacje twojego życia. Na zaburzenia snu melatonina lekam. Coraz trudniej zasypiałam, często się budziłam. Dopiero po melatoninie lekam zaczęłam się wysypiać. Z wiekiem spada poziom naszej własnej melatoniny odpowiedzialnej za dobry sen. Melatonina lekam to lek, który podwyższa jej poziom i walczy z tą przyczyną zaburzeń snu. Melatonina lekam i zasypiam szybciej. Teraz mój sen jest głęboki i dzięki temu wstaję wypoczęta. Melatonina lekam. Melatoniną. Tabletki 1, 3 i 5 mg. Wskazania. Pomocniczo w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub z pracą zmianową. Lek ułatwia także regulację zaburzeń dobowego rytmu snu i czuwania u pacjentów niewidomych. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na melatoninę lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Nie stosować po spożyciu alkoholu oraz w okresie ciąży lub laktacji. Lekam. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Melatonina Lekam. Numer 1 na sen. Sprawdź na melatonina.pl. Reklama. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. 14.20. Agnieszka Lipińska. Mundial w Rosji w 2018 roku nie jest zagrożony, uspokaja rodaków rosyjski minister sportu. Polska naruszyła częściowo unijną dyrektywę o VAT, uznał Unijny Trybunał Sprawiedliwości. Chodzi o obniżoną stawkę tego podatku na niektóre rodzaje sprzętu medycznego i pomocniczego oraz produkty do użytku farmaceutycznego. Egipski sąd kasacyjny anulował ubiegłoroczny wyrok oczyszczający byłego prezydenta Hosniego Mubaraka z zarzutów współudziału w zabójstwie kilkuset demonstrantów podczas tłumienia antyrządowych protestów 4 lata temu. Więcej informacji o 15. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Strefa szefa. Radio. Audycja Strefa Szefa, przy mikrofonie Marzena Mazur, w studiu moi i Państwa goście. Pani Joanna Przybylska, rekruterka z firmy Sigmar Recruitment, pani Urszula Zając-Wałdyna, HR Business Partner w grupie Pracuj i pan Kacper Osiecki, ośrodek badawczy Bioskop. Rozmawiamy o badaniu okulograficznym. Bardzo mi się spodobało to słowo i teraz będę go często używała. Badanie okulograficzne, czyli badanie śledzące, w którą stronę podąża nasz wzrok w poszukiwaniu informacji. Przypominam, badaliśmy rekruterów, którzy oglądają CV. Mamy przedstawicielkę rekruterów. Pani też brała udział w tym badaniu. Tak, brałam. To właśnie, proszę powiedzieć, czego szuka rekruter przede wszystkim w takim życiorysie? Bierze do ręki i... No i szuka tych informacji, które są istotne z punktu widzenia procesu rekrutacyjnego. To znaczy pierwsze to, co robi rekruter, no to oczywiście odnosi się do tego profilu stanowiska, w odniesieniu do którego szuka właściwych, wartościowych kandydatów. Przyjmijmy, że to jest jakiś project manager, załóżmy z branży IT. Czyli kierownik projektu. Kierownik projektu, tak jest. W przypadku takiej osoby to, co najistotniejsze jest, no to doświadczenie w obrębie realizacji projektów informatycznych, więc to doświadczenie, które dla mnie jest relevantne, które dla mnie jest istotne, ono będzie tym, na co ja w pierwszej kolejności zwrócę uwagę. Będę patrzyła na rodzaj tych projektów, na branże, w których ta osoba te projekty realizowała, będę patrzyła na zakres tych projektów, na wielkość, więc wszystkie takie te parametry, które dla mnie z punktu widzenia tego procesu również będą istotne. To, co również jest szalenie ważne, to znajomość różnego rodzaju tutaj metodologii, które są ważne, więc jakieś wykształcenie, które ta osoba powinna mieć profilowe, no i inne dodatkowe umiejętności, które w kontekście danego stanowiska zwyczajnie mają znaczenie. To jest to, co dla mnie byłoby najważniejsze. Przy kierowniku projektu, to rozumiem, też bardzo ważne są certyfikaty, bo tych metodologii projektowych jest przynajmniej kilka, tak, w zależności od tego, którą on się porusza. Więc te metodologie, owszem, też są istotne. One oczywiście się wzajemnie gdzieś tam uzupełniają, natomiast bywa tak, że pracodawcy mają preferencje określone i oczekują znajomości i certyfikacji w zakresie określonej metodologii. I bywa też tak, że znajomość bądź ich brak gdzieś tam bywa dyskwalifikująca, prawda? I wtedy takie o kogoś, nawet jeśli jest to wartościowy kandydat, nie mogę dalej brać pod uwagę, jeśli na coś jest nacisk. No jakby z tych rzeczy musiała Pani wybrać tą najważniejszą, która decyduje o tym, no właśnie, czy szukam dalej, czy nie, to co to by była za rzecz?
No to odnosząc się całkowicie do tego kierownika projektu, przede wszystkim to doświadczenie, przede wszystkim te certyfikaty, ta wiedza merytoryczna, która gdzieś tam jest udokumentowana. I coraz częściej znajomość języków obcych. Te języki też mają duże znaczenie. Bardzo powszechna jest potrzeba zgłoszona przez pracodawcę, jeśli chodzi o znajomość języka angielskiego. I bywa też tak, że taki język Czy to się tak się robi? Czy wyniki badania właśnie to pokazały, że najpierw jednak wystarczenie? Wyniki badania zdecydowanie pokazały, że doświadczenie jest pierwszym elementem, na który rozpisarze zwracają swoją uwagę. I skupiają się na tym elemencie, niezależnie od tego, gdzie to doświadczenie w aplikacji jest. Dlatego, że CV są również konstruowane. To doświadczenie może być jako pierwsze, może być pierwsze wykształcenie, dlatego, że to kupuje się taka konstrukcja CV od urodzenia osobowe, dokładnie później wykształcenia. Ona może uciec, jak ludzie uciekają od miłości Bożej poprzez wyprawy do pogaństw, poprzez zapożyczanie zwyczaju, sposobu oddawania czci. To dzisiaj mamy, proszę Państwa, bałwochwalstwo w każdej postaci. Że człowiek się tak w tym zapląta, nawet nie ma pojęcia, że to jest złe. Po prostu całościowo traktować się zdarza. Skoro to jest najważniejsze dla rekrutera, to teoretycznie wszystko jedno idziemy po doświadczeniu zawodowym, a nawet powiedziałabym, że ja sobie teraz tak myślę podstępnie, że to lepiej zawrzeć doświadczenie na samym końcu, odciskując się wrotem po całym moim CV, rekruterem i potem się zauważyć, że inne rzeczy, jak dojdzie do doświadczenia, to już będzie miał jakiś obraz. Pozwolę sobie to wyjść z tą tezą, mam zbyt sprytne. Moje zdecydowanie nie, dlatego że jeżeli my kilka sekund, ewentualnie minut, znajdziemy tę właściwą informację, jeżeli mamy bardzo dużo ilość aplikacji, to po prostu idziemy dalej. I tutaj nie ma teraz ulgowej, bo jeżeli mamy na przykład 200-300, a czasem nawet 500 aplikacji, my nie możemy sobie pozwolić na to, żeby dużo czasu spędzać przy aplikacji. Jeżeli od razu widzimy doświadczenie konkretne, to jeszcze powinno być doświadczenie, które odpowiada naszym oczekiwaniom na pracodawcę. Czyli jeżeli my poszukujemy osoby z doświadczeniem w dziale obsługi klienta, to od razu na samym początku powinniśmy widzieć to doświadczenie w dziale obsługi klienta. Prawda? Bo my wtedy, okej, widzimy, prawda? Czy ma doświadczenie w dziale obsługi klienta, ja oczekuję osoby z doświadczeniem w dziale obsługi klienta, idę dalej, będę sprawdzić kolejne rzeczy. I dla mnie na tym etapie, jak na Twittera, aplikacja wstępnie jest zaakceptowana. Tak jest, to jest opatrzone. Tak, faktycznie ważne jest, żeby się zgodzę, żeby te CV, które są wysyłane, były profilowane, znaczy, żeby one faktycznie odpowiadały temu zapytaniu, temu ogłoszeniu, w oparciu o które pracodawca poszukuje pracownika. Im więcej tych informacji podamy na samym początku, tym większe prawdopodobieństwo, że ten ktoś po prostu przejdzie dalej. Nie ma ludzi uczciwych, ludzie kłamią, są oszustani i nawet już religia nie jest dla nich żadną wyrocznią. Autorytetem nie jest. Na przykład tej bohaterki mówimy, przecież jak do niej przyjechała ta policja na Ząbkowską, jak jeszcze miała tę starą galerię, no to przecież po tym fakcie, jak ta policja przyjechała i legitymowała na oczach ludzi, że ci z Czechosłowacji artyści uciekli bokiem, chytrze, i tak nic nie zyskali, bo się wszyscy ludzie patrzyli, jak klimę bohańską policja spisuje,
no to przekonać się na korzyść. A potem ona już była tak wściekła, ta Gina Bocheńska, że będzie robiła teraz wszystko, żeby wiesz, mnie ona nie interesuje. Jeżeli to jest typowo jakaś chamka, dziaduwa jest chamką, no to przecież to chyba jest logiczne. Jest chamka, ona się nie przyzna, że nie przeprosi, że przepraszam bardzo, z mojej winy to wynikło. No, nie dopilnowałam i po prostu moja wina, przepraszam bardzo. Ona tego nie przeprosiła, po prostu nie. Jak ci artyści z Czechosłowacji się rozpychali. Zaraz trzeba było interweniować, proszę Państwa. Do policji. To ona się nie przyzna, bo przecież ona jest niewinna. No to są ludzie nieuczciwi, którzy robią różne rzeczy na pokaz, tak jak robili na pokaz faryzeusze. No tu się nic nie zmienia. Żydowsko-katolicki system faryzejski na pokaz. Dlatego ja mówię, że takie lukrowane rzeczy w Google mnie nie pasjonują. Mareczek tego nie może pojąć, bo jak on przytułka świętego Łazarza był wyciągnięty z łaski przez świadków Jehowy. Prawdy nie poznał, bo jak nie ma tej takiej duchowości w sobie, ja już nie muszę tutaj mówić, że nie ma serca, nie ma tej takiej duchowej wyobraźni, żeby tego Boga duchowego pojąć, no to pozostaje przy tym swoim bałwochwalstwie katolickim, przy tej swojej dosłowności. I tak jest praktykującym katolickim. Nie wiem. Na jakieś obrazki, jakieś grafiki, etc. Okej, gdybym aplikowała do agencji interaktywnej, w porządku, ale jeśli oczekujemy na ale powiedzmy, to by mnie nazwała, no to wtedy nie. No chyba, że z oczekiwania były napisane wysoka szkoła, to ja wiem, dlaczego tak jest, moją wtedy tak, ale jako ten wodzu, dla którego postawiłam dzisiaj diagnozę, że sam nie wie, po co biegnie, ale jak widzi grosz, no to biedny borsuk osioł, jak widzi grosz, że mógłby wycyganić na tym coś zarobić, to tak jakby gdzieś tam z podziemi, podświadomie go pobudza i on leci. Ale to nie jest uczucie. To nie jest bynajmniej uczucie. To my się nie dajmy, wiecie Państwo, ja to mówię dla jego dobra. Nie dajmy się zwieść, ale nie będziemy go ścigać z tego powodu. Jeżeli człowiekowi chcemy pomóc, to przecież on... No dobra, może być winny tylko dlaczego? Dlatego, że nie pilnuje tej choroby. Mówię Jankowi Witkowi, sprawdzaj w internecie, jak przebiega twoja schizofrenia, bo doprowadzisz siebie do jakiegoś zawału. No i tak mówię. On o Anunaki, o Samila Takałasra interesuje się tym, co jest poza jego potrzebą w ogóle, bo on nie widzi jakby gruntu pod sobą. I te problemy się spiętrzyły. On zaczął przeżywać i zmarł na zawód. A tak z ciekawości, zdarzają się jeszcze życiorysy pisane. Urodziłem się w 36, chodziłem do Radio kończy. Tutaj Anitka chciała się gdzieś załapać. Bo to jest na jakieś. Pamiętam, jak ja chodziłam po do szkoły, proces. To był jedyny wzór. Życiorys. Po proces. I rozumiem, że starsi ludzie mogą ciągle, jak przeczytają, że proszę przysłać życiorys albo starsi ludzie. Co to starsi, jak już młodsi mają, proszę Państwa, zepsute. Wszystko, zepsuty świat duchowy, serca nie mają, jaźń zepsuta, duchowości nie ma żadnej. Co starsi ludzie? Przecież utrata duchowości to już w wieku 20 lat może zacząć następować, a utrata pamięci w wieku 25 lat. Właśnie po to, żeby rekruter natychmiast przeczytał i wiedział, czym maga to nie jest. Był przykład takiego CV w badaniu. Nie, cisza nie jest radiowizjana, wręcz przeciwnie. Mądre, ale niekoniecznie mądre wypowiedzi są mile widziane.
zdarzało się gdzieś tam między czasem usumowania na danym stanowisku pracy, ale nie, nie było. Teraz pytam rekrutera, czy pani się spotyka z takimi... Takie wielokrotne informacje się pojawiają. Faktycznie dużo części przypadków osób, które są na szczęściach nadalskich, oni chętnie takie informacje eksponują. Natomiast zdarzają się też na stanowiskach specjalistycznych czy ekspertów również. To jest taka wielokrotna informacja na temat tego, gdzie ktoś to robi, kto się specjalizuje. No właśnie, pomaga czy nie pomaga? Mimo wszystko i tak ile ci pani najpierw do doświadczenia, czy też jednak czyta pani tę wizytę? Nie widzi loka, to że z tyłu ma pasy, a ten ogonek swoje robi, bo ten ogonek to jest połączenie z Rzymem i oni mogą nawet wiedzieć, że źle robią, no ale są na usługach Rzymu. Na posługi szatana, diabła i po prostu, rozumiecie Państwo. Na przykład dla niego taki moment, kiedy on sobie jest do kogo wysyłają i jaką ofertę pracy, bo niestety czasem zdarza się, że wysyłają wydziału zasobów ludzkich z informacją o marketingu i odwrotnie. Czyli jesteśmy bardzo konsekwentni, odpowiadamy na konkretną ofertę pracy i pamiętamy, co tam na górze napisaliśmy, bo to może wprowadzać błąd w ofercie. Jest też osoby, które chcą mieć, takim się zajmują, widzą jasno na samym początku, że moim celem jest znalezienie pracy XYZ, gdzie właśnie się kwalifikuje i stąd akurat aplikuje na takie stanowisko, mimo tego, że moje doświadczenie nie do końca jest profilowe. Dla mnie to też jest taka informacja, że być może to jest taki kandydat, który ma potencjał. To jest bardzo cenna informacja, proszę Państwa. Radia Wójcisza. Czy właściwie kończą już wyjaśnianie sprawy? To być może sprawa byłaby łatwiejsza, ale mamy polityków, którzy ciągle nam mówią tak albo tak, zwłaszcza tamci drodzy mówią nam tak. No właśnie, czy ten konflikt jest? Jest, wygląda na to, że jest. I tutaj się nie zgadzam z panią, profesor, skądinąd bardzo ciekawy poradny. Dziękuję z panią profesor. Natomiast wydaje mi się, że to jednak jest, te emocje są, że tak powiem, coraz bardziej chłodne. Oczywiście jest pewna grupa i warto, bo nadaje nasze radio to FM Euro, Sięcika Ekstra, dzisiaj na Boże Ciało, diagnoza dla osób. Bardzo gorący. Natomiast diagnoza osłowi postawiam. Diagnoza dla osób, że leci jak dziki koń rozpędzony, ale nie wie dlaczego. Podświadomie pędzony myślą, że może jakiś grosz zarobić, że tu może coś wychachmęcić, wystyganić, wyciągnąć, wyssać. Tak, stąd, czy stamtąd, wyssać jest takie słowo. Podświadomie, no bo to jest jedno za drugim, człowiek już się nie umie z tego wycofać, nie potrafi. No, ktoś może by powiedział, obserwując tego gada, że jest pazerny, że jest chciwy, ale on sam o tym nie wie, te lochy, które mają ogonki na tyłkach, te lochy, one nie wiedzą, że mają te pasy co najmniej po dwa, że te lochy mają pasy co najmniej po dwa i te ogonki, połączenie z Rzymem. No kiedyś jak podsuwał Kawi, rozmawiałam z kobietą, która powiedziała, że ona nie ma za co pochować ojca, a ksiądz jej wcale w tym nie pomógł. No to co ona powiedziała, że pod płotem pochowa? A ja mówię, ale czy pani daje na tacę? A ona mówi, tak, oczywiście. Ja mówię, no to po co pani daje na tacę? Musi pani zacząć czytać Biblię. Nawiązać kontakt z Bogiem, pomodlić się do Boga w duchu i w prawdzie, nie przez księdza chciwego, nie przez kościół katolicki, tylko no w duchu i w prawdzie do Boga. Przecież Bóg może spowoduje, że przyjdzie do pani świętych ludzi, staną w drzwiach święci ludzie. A przecież pani ma tych świętych ludzi już. Tak samo jak i Żydzi. Czekali na Jezusa. A oni mieli tego Jezusa świętego już. No ale jak zaczął czytać Księgę Izajasza, że Duch Pański nade mną, to posłał mnie, abym ogłosił rok i więźniów wypuścił na wolność. No to wiecie Państwo,
coś takiego jak na dzisiejsze czasy XXI wieku, to też jest takie nienormalne, bo jak my możemy pisać teraz podanie o spadek, że myśmy tu z Litką pomagały, no to ja mogę na siebie przerzucić te parę lat dobrych Jankowi Witkowi i psychicznie, psychologicznie, jako ojciec i matka, no to przecież nie ma takiego prawa, żeby ktoś przejął spadek, bo to musi być brat rodzony, czy ktoś przynajmniej może z rodziny, prawda? Ale z tego wynika, że to prawo polskie jest złe. Bo teoretycznie to jest, ale jak prawniczka mówi, że marne szanse, przeżycie, wspólna trauma. Natomiast oczywiście wszystko to, co wydarzyło się potem, czyli to dochodzenie do prawdy, nazwijmy to w ten sposób. Marne szanse. Jeżeli dzisiaj są jakieś nowe dowody, to niestety stało się coś takiego w naszym społeczeństwie, że wszystko jest podważane. Więc jeżeli nagle ktoś odczytuje, znaczy nie nagle, to jest bardzo długi proces. Ja nie chcę powiedzieć nagle, że ktoś spadł z księżyca i to odczytuje, tylko w bardzo długim procesie. To nie ma co się, wiecie państwo, starać. Trzeba poszukać innych opcji, tak samo jak się wchodzi do internetu, jak nie przez to, to przez tamto, żeby zaczęło działać. I to faktycznie dzieje. Niestety. I pamiętam jeszcze badania z lat ubiegłych. Radio, to FM Euro, Koncita Ekstra. To FM Euro, Koncita Ekstra. I tutaj w tych okopach pozostaniemy. Zwłaszcza, że politykom jest to wygodne i potrzebne. A ja mam wrażenie, że politycy są mniej tutaj, użyję takiego słowa, winni niż natura współczesnych mediów. Bo zobaczcie, że w katastrofie smoleńskiej, w okolicznościach jej towarzyszących, jest naprawdę kilka dobrych linii podziału, które zostały sprzątnięte, bo zastąpione zostały medialnie nośnym problemem zamachu czy katastrofy. Otóż zamach czy katastrofa jest pytaniem, które wydaje mi się z kosmosu. Natomiast ale od 5 lat o tym rozmawiamy. Ale właśnie mnie nawet teraz się ciśnienie podniosło, jak słucham, że w ogóle ktoś mówi o zamachu. Moim zdaniem jesteś, w związku z tym jesteś personifikacją problemu polskich mediów. Dlatego, że istota przecież linia podziału polega na tym, ile Polacy, ile Rosjanie. Ile myśmy zawinili, że doszło do tej katastrofy, ile Rosjanie. No to jest na przykład bardzo, moim zdaniem znacznie ważniejszy spór i ciekawszy niż od tego wydumanej teorii zamachu. A oczywiście taka teoria też powinna chodzić, bo byłoby niezdrowe. Świadczyłoby o braku zdrowia psychicznego narodu, gdyby nie było teorii zamachu. I to kilku przynajmniej teorii zamachu. Tak po prostu jest na świecie. Zawsze się pojawiają teorie zamachu. I u nas też to dobrze się pojawiło. Ale o wiele ważniejsza jest taka, ile jest po naszej stronie, ile jest po tamtej stronie. I to byłby spór, który mógłby spokojnie też i rozgrzać, podzielić opinię publiczną. To nie jest tak łatwy jak zamach, czyli wyznanie wariatów niebezpiecznych dla Polski, lub katastrofa, czyli oszukiwanie nas, mamłanie tym, że nie chcą przyznać, że oczywiście, i to jest tak, że z katastrofą smoleńską wiąże się no co najmniej kilka realnie trudnych pytań. No to jest kwestia na przykład skali bałaganu po stronie Polski, łamania przepisów Obcy człowiek wypowiada się w sprawie Polski. I jakie wysiągnięto wnioski i tak dalej, i tak dalej. I też był ktoś winny. No i tak dalej. Natomiast no, to są dużo trudniejsze pytania od prostego podziału. Zamach czy katastrofa? Znaczy dużo? Nie, dużo. A poza tym próba odpowiedzi, że jest bałagan, że się nie przestrzega procedur, to dopiero to się nie wpisuje w ogóle. Ona też mówi dopiero. Czyli po prostu jakieś kruki, jak zakonnice, gdy ktoś umiera, to wszystkie zakonnice. Amiga Sweet 6 kg, klasa A+, za 799, laptop Lenovo, dysk 1000.
1000 giga. Terror dzeniowy procesor za 1399 i ekstra raty 50 razy 0% w sklepach euro i na euro.com.pl. I niskie ceny od Lidla. Już teraz coś pysznego, a zaczynamy od wyciskanego soku pomarańczowego. 100% owoców po 4,44 za litr. Wyciskany sok pomarańczowy za 4,44 będzie na 100% kupiony. I kolejna okazja. Biojogurt naturalny po 69 groszy za 150 gramów. I biojogurt za 69 groszy naturalnie sprzedany. Lidl. Co tydzień coś nowego. Wyciskany sok pomarańczowy 100% owoców 4,44, a biojogurt naturalny 69 groszy. Zadzwoniła do mnie pani Gosia w bardzo pilnej sprawie. Miała dziś wziąć kredyt, ale zaświadczenie o zarobkach pogryzł jej ukochany pitbull. Więc zapytałem, Pit też pogryzł. A gdy powiedziała, że nie, doradziłem jej. Weź Pit, idź do Eurobanku po kredyt gotówkowy z gwarancją szybkości. Dziś gotówka albo stówka. Podpisz dziś umowę, a jeszcze dziś Eurobank wypłaci ci gotówkę. A jak nie zdąży, zapłaci ci 100 zł za spóźnienie. Przyznanie kredytu i rekompensaty zależy od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Regulamin akcji gwarancja szybkości.